witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku robimy wycieczkę do fabryki bombek. Czy zastanawialiście się, jak bombki się produkują i jak to wszystko wygląda? Ja się zastanawiałam i to nie raz. I w tym roku przynajmniej będę mieć okazję to ja zrobić bombki, ale ja już będę pamiętała o swoim bracie i jemu również zrobię bombkę, mam nadzieję. Także jeżeli taki odcinek Wam się podoba, to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem, żeby nic Was nie ominęło. No i oczywiście oglądajcie vlogmasy, dajcie znać, jak Wam się vlogmasy podobają. Ja jestem przeszczęśliwa, że do tej pory było bardzo dużo pozytywnych komentarzy, ja się bardzo staram nad tymi filmami, także dzisiaj również rozwikłam wiele zagadek. Dobra, proszę Państwa, dojechaliśmy. Wreszcie zwiedzimy fabrykę bombek. Ja jestem mega ciekawa, jak to wszystko wygląda. Czy w ogóle uda mi się zrobić bombkę? Czy to jest trudne, łatwe? Nie wiadomo. Lecimy to sprawdzić. Ale p***dziwne. Trochę jak z ubraniami showroom. Tak. Fajnie, fajnie, super. O, a najlepsze jest to, że właśnie podobne mamy też na swoje choince u nas w domu ekipy. Też właśnie jakieś autka. Ale czas. Każdy miesiąc jest przygotowany inny polski sportowiec. Jest nawet Małysz, jest Radwańska, Gorta. To jest nawet tutaj bombka Gortata, więc w ogóle super. Tutaj działu projektowego, no i wiadomo, nie mamy tutaj też działu odlewniczego. Więc to możemy pokazać na filmie, bo to jest jakby w zupełnie innych zakładach. A następnie przejdziemy sobie do tych etapów, które tutaj robimy, czyli od rurki szklanej do finalnego produktu. Delikatne, barwne, szklane ozdoby. Jedni nazywają je bankami, inni bąkami. Wszystko zaczyna się w hucie szkła, gdzie w wielkich piecach szklarskich starannie dobrane i odważone składniki topią się w płynną masę szklaną, przypominającą gęsty, lepki syrop. Formowana jest w rury zwane tubami sodowymi. Dekoratorzy muszą mieć nie tylko zdolności plastyczne. Nawet nie miałam pojęcia, że to wszystko tworzy się faktycznie ręcznie, tak. Ale czasu trzeba spędzić na... Ile etapów musi ta bombka przejść, żeby trafić do sklepu, dokładnie, prawda? I teraz na przykład się nie dziwię, dlaczego bombki są tak wycenione też, bo tak naprawdę jest bardzo dużo takich tańszych bombek, ale faktycznie te bombki, które są takie starannie wykonane, właśnie z tymi detalami, które zostały przedstawione na filmie, to naprawdę powinny być o wiele, wiele, wiele droższe. Świetnie. Jesteśmy na pomieszczeniu, w którym teraz zobaczymy. Na przykładzie najpierw powstanie forma, jak umieszczoną na tajnicy formę, rozgrzeje to szkło, odpowiednią porcję odbierze i wydmucha nam taką stukę, a oczywiście przygotowane do tego stanowisko. Chwilę gorąca? Krótko. Ta jest około 5 minut. Okej. Okay. A czy zdarzyło się Panu, że wdmuchiwał Pan powietrze i ona pękła? Te się zdarzają. To tak? Się nie powinno zdarzyć. Widzisz te białe plamki? To wszystko są kawałki szkła. Czyli, jedna, druga ręka. Czyli mimo wszystko to trochę taka pasja do bardzo niebezpieczna. Bombek, ale jednak to jest niebezpieczna praca. Tak, bo tu one wybuchają. To nie, bo to jest wolne. A chodzi o to, że formówki przeważnie strzelam jeszcze czym cięższe, tym gorzej. Ja pracuję od 97. Ojej, to już kupę czasu. Opera. No nieźle, super, super, dziękuję bardzo. Teraz już można dotknąć, o już nic nie jest. Ta jeszcze jest trochę ciepła. Faktycznie, troszeczkę ciepła. A ta była wcześniej robiona, jeszcze jest gorąca. Na tym rzecz polega, że jak są dwie połówki, to boku nie wyciągniesz, musi być czysto, nie może być wzoru na boku. A tu można wszystko odbić. Hej. Przy wyciąganiu. To no niesamowite są te formy, jest ich naprawdę dużo, a to jeszcze takie w ogóle są. To tylko jest na pokaz. Dziękuję bardzo jeszcze raz. A więc może tak Pani Weroniko sobie zrobimy przegląd form. O kurczę, ile form. No dobra, to już robi wrażenie, niesamowite. Jak widzimy, jest i malutka, no i są te ogromne. Tu jest akurat skarpeta. Mhm. Proszę. Niesamowite, ale to jest ciężkie, bo to ciężko. Jest wszystko z tego. Tak. To jest aluminium, tak? Aluminium. Ja to robię przeźroczystej, piękną, srebrną jak lusterką. Do tego potrzebujemy dwóch substancji. Jest to roztwór wody destylowanej z glukozą, azotan srebra. Więc wpuszczam do środka oba płyny w proporcji 1:1. I muszę teraz tą bombką dobrze potrząsnąć, żeby oba te płyny dobrze się
połączyły ze sobą. Ale żeby przyspieszyć tą reakcję chemiczną, zanurzamy w gorącej wodzie, jednocześnie cały czas potrząsając. Dlaczego ważne jest to potrząsanie? Dlatego, żeby to sreberko, które się właśnie nam uwalnia, pięknie przykleiło z każdej strony do bombeczki. Tak dla ciekawości również tak też się robi lusterka, więc my malujemy po szkle, a to srebro jest w środku. Woda z cukrem jest takim dobrym przewodnikiem, dobrym izolatorem, są to połączenia. I teraz mieszamy, tak dobrze, to czasu wymaga, tak na skalę produkcyjną odbywa się to mechanicznie. Czyli tutaj już jednak za pomocą maszyny. Tak jest. O, zmienił nam się kolor. Czyli już będziemy mogli... Tak, czyli możemy już zanurzyć w gorącej wodzie. Całą? Tylko tą kulkę. Tak. I teraz szybciutko potrząsamy. To jest to, o czym właśnie mówiłam. Dlaczego takie ważne jest to potrząsanie bombki, żeby to sreberko się pięknie rozłożyło. Ale widać, i teraz już widzę, że zanurzyłam tylko dotąd. To właśnie też fajnie, bo niektóre bombki też są takie pół na pół. Czyli dlatego tak bardzo ważne jest, żeby skupić się, żeby tą bombkę założyć. Tak jest. Zanurzyć całą. Gotowałyśmy. Przepięknie. Proszę bardzo. O, no i super. I kolejnym etapem jest nakładanie koloru. Dzielimy je na dwa rodzaje. Są to lakiery błyszczące i maty. Posiadamy około 700 kolorów. Jak już wiemy, kolory mają różne odcienie, więc stąd ta ogromna i bogata paleta barw. Czyli ta maszyna służy do tego, żeby tutaj właśnie kolorować te bombki, bo widzę, że właśnie tutaj pozostawione są ślady tych różnych farb. Wszystkich farb, które ściekają dokładnie, robią nam takie, no, piękny obraz abstrakcyjny. Weźmiemy sobie matową farbę. Każda farba ma swój symbol, oznaczenie. Jaka to jest? To jest matowy, czerwony. Mając zatem szklany odciąg, zanurzamy tylko kuleczką i mamy już pięknie nałożony kolor. Niestety, niezależnie od ilości, każdą sztukę trzeba ręcznie zanurzyć. Czy to jest 1, 50, 100 czy 1000. Te lampy, które znajdują się w środku, w tym tunelu, ogrzewają nam te bombeczki i tym samym one szybko nam schną. Ale tu mamy kilka wcześniej wymatowanych. Przyciągamy teraz z tej strony do siebie. Zdejmujemy gotowe już wymalowane bombki. Nabijamy na takie palety. I są one gotowe do następnego etapu produkcji, czyli dekorowania. To jest jedna z sal, na której powstają te wszystkie piękne cuda na skalę produkcyjną. Co to znaczy? Dlaczego tak zaznaczam? Dlatego, że na skalę produkcyjną maluje się bombki już w takiej większej partii. Jak widzimy tutaj, panie mają rozłożone bombeczki na dwóch paletach. Zazwyczaj umieszczone jest około 28 sztuk. Po kolei etapami nakładają kolory, później pokrytują brokatem, więc dostają taki wzór, prototyp. Niesamowite, ile tych detali w ogóle. Tak, i według tego wzoru nakładają po kolei etapami kolory. To nie jest to łatwa praca. Przede wszystkim muszę tu zaznaczyć, że panie są bardzo uzdolnione. Dziękuję. Bo chyba nie ma takiej rzeczy, której by nie namalowały. Tutaj na przykład mamy takie piękne sanie. Zaczynamy tak jak kolorowanka. Na przykład od jednego koloru, od żółtego, więc nakładamy go w tych miejscach, w których on się znajduje. Później następny, czyli następny. Czyli są po prostu takie fazy, czyli tak. Na początku lecimy z jednym kolorem na 24 bańkach, potem tak. Z drugim kolorem kolejnym, ozdabianiem już z tymi brokatami, tak, czerwieniami itd. I też jest czas na wyschnięcie tych farb. Tak naprawdę w przeciągu tych 2 godzin można zrobić te 24 bombki już finalnie? Około 2 godzin maluje się jedną bańkę od początku do końca. O kurczę. Czasowo tak dzieląc czas, to wychodzi na to, że 2 godziny jedna bańka. Czasami jest tak, że firmy zlecają państwu zrobienie bombki na ich wzór, tak. I po prostu państwo je robicie i wysyłacie do akceptacji, czy w ogóle się ta bombka też spodobała. Dokładnie. I potem dokładnie. Mogą być ewentualnie wprowadzone jakieś zmiany itd. Tak, jeżeli chodzi o zmiany, to najpierw robimy zdjęcia, bo po prostu czas. Czasowo, bo tak jak mówię, pracujemy z naszym odbiorcą Stanów Zjednoczonych, więc wysyłamy najpierw w formie zdjęć, kolorystyka, a jeżeli uznają, że jest już w porządku, wtedy wysyłamy tam określoną ilość wzorów, prototypów, 4 sztuki, wtedy widzą już na mafali, no tak. Widzą jak to jest. Mamy też tak, że każdy z nas ma przeznaczony jakiś swój kolor, na przykład tak jak, nie wiem, ja mam różowy, mój chłopak ma czerwony, więc tak to byłoby w ogóle idealnie, ale oczywiście nie musimy tego wszystkiego jeden do jeden odtwarzać, ale fajnie by było, gdybyśmy mogli zrobić przynajmniej takie zbliżone kolory. Farby są wodne, akrylowe, czyli
bezpieczne. Kiepsko schodzą z ubrań. Okej, okay, czyli uwaga. Czyli uważamy, dokładnie. Więc tak, moczymy sobie pędzelek w farbce. Pamiętajmy też, że farba, jak jest mokra, to wtedy łatwo się przyklei do niej brok. Więc malujemy i posypujemy brokatem, jeżeli chcemy, żeby ona pięknie błyszczała. Ja teraz posypię tym przeźroczystym brokatem, żeby zobaczyć efekt właśnie przebijania koloru. Proszę spojrzeć, pomalowałam zieloną farbą, posypuję tym przeźroczystym brokatem. Cały czas nad miseczką, wtedy bezpiecznie mamy możliwość, że spadnie z powrotem do pojemniczka. Tak jest. Tak jest. Jeżeli chcemy się pozbyć nadmiaru brokatu, to tym patyczkiem delikatnie uderzamy o krawędź pojemnika. Pozwoliłam sobie tak napisać. O, ślicznie, fajnie. I teraz tak, posypiemy jednym z kolorowych brokatów, dobra, na przykład niech będzie niebieski. I faktycznie zmienia kolor. Tak, czyli tylko widzimy kolor brokatu. O kurczę, pierwsza jest dla mojego chłopaka, dobra. To będzie stresujące całkiem, bo ja nie wiem, nigdy nie pisałam, nie malowałam z tego bułkę, więc zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Chce pani sobie spróbować na innej? Bardzo bym była dziewczyna. Nie chcę żadnej spartolić. Pani ma już doświadczenie w malowaniu po tych bombkach. No mi wychodzi na razie krzywo. Ręce mi się trzęsą jak pieron. A jeżeli na przykład ktoś chciałby się zatrudnić w takiej fabryce bombek, to to jest trudne? To w zależności od tego, jak bardzo się kocha malować, bo to naprawdę trzeba lubić malować. Więc myślę, że kwestia przyuczenia i nie ma nic trudnego. Oczywiście doświadczenie jest najważniejsze. To jest moja próbna bombka, fatalna, ale zaraz będzie lepiej, już to czuję, że będzie lepiej. W ogóle niesamowite jest zwiedzenie tej fabryki bombek. Dajcie znać, czy wy już kiedyś zwiedzaliście taką fabrykę. Czyli uważa pani, że lepiej by było zrobić jakiś kontrastowy kolor? Tak. Ja myślę, że wszystkie te napisy, imiona, żeby posypywać brokatem. Tak. Prawda? O. Bo przynajmniej zamarzę to takie niedoskonałości. Pani mi troszkę ułatwiła, bo narysowała mi już kontur ołówkiem, ja tylko muszę pomalować i już będzie lepiej, bo powiem wam szczerze, że to malowanie po tych bombkach wcale nie jest taką łatwą sprawą. O! No i teraz nie widać, że jest nierówno, nie widać, że brzydko faktycznie ten brokat ratuje. Pierwsza gotowa. Pierwszy Karol, no poszedł na pierwszy rzut, no ma najgorzej, bo w sumie pewnie wyjdzie najbrzydsza, ale najbardziej od serca, więc jest już jedna gotowa. Boże, mam nadzieję, że pani to jakoś uratuje. Co, trochę mi nie wychodzi po pani poprawianie? No, ale jest okej, nie, bo... Ja też, tak jak mówię, proponuję, żeby to też było takie, widać, że z ręki. Kolejna bombka gotowa, tym razem dla Nowciaksa. Śmieję się, bo naprawdę z każdą bombką idzie mi coraz lepiej i żałuję teraz, że Karola zrobiłam na samym początku, ale będzie miał takie najbardziej z miłości pierwszą próbę. Kolejna bombka dla Marcysi. Tutaj fajnie pani doradza też pod względem kontrastu, że do tego pasuje taki kolor, do tego pasuje taki kolor, bo fajnie, jeżeli właśnie te napisy będą takie kontrastowe. Jeszcze robię bombkę chmurki, żeby już była też rodzinka na choince. Mega się cieszę. Mogłabym zabrać w ogóle wszystkie zwierzęta, jak i pan. Wtedy to już by nam nie starczyło chyba bombek. Ale właśnie podam na pomysł, że będzie bombka biała, taka chmurka i będzie miała niebieski brokat. Zobaczcie. Właśnie ja dostałam w tamtym roku od Trolla Rodziców taką właśnie bombkę sówki i ona dalej właśnie wisi u nas na choince. Też jest taka właśnie z detalami, tak wykończona właśnie ładnie. To wszystko jest generalnie wolno dmuchane, więc najpierw zaczynamy od wydmuchania takiej kuli. Następnie wydmuchujemy z formy sobie takiego motylka. Mhm. Przyklejamy go na gorąco do odciągu, który jest z tej kuli. Następnie wdmuchamy kolejną bombkę okrągłą, ucinamy ją, nakładamy jedno w drugie. Tutaj jest klej obsypany brokatem i mamy bombkę zamkniętą. Okej, dobra. Powiedz. Ale fajnie. To jest coś, co jest mi dobrze znane. Ta bombka, bo zostanie zapakowana, to musi mieć odbite logo naszego odbiorcy. I tam pod drukiem nakłada na każdą bombkę logo naszego odbiorcy. I gdy bombka już jest sprawdzona, są obcinane
metkowane i pakowane do pudełeczek. Pudełka są wyłożone taką bibułeczką. Tak, specjalnie, żeby się promienie potłukły, żeby było zębane. Dokładnie, żeby było bezpieczniej. Informacje, dla kogo została wyprodukowana, gdzie, ile kosztuje, no na przykład 66 dolarów. Mocno. Mamy bombkę na przyszły rok. Już? Tak szybko? Tak. U nas cały proces wygląda w ten sposób, że my jako biuro pracujemy nad kolekcją, która już będzie w 2022 roku. Okay. Produkcja już powiedzmy od listopada, grudnia produkuje coś, co będzie na następny rok, czyli w tym przypadku na 2021. A to, co teraz się sprzedaje w Stanach, to my skończyliśmy wysyłać w te wakacje, w ubiegłe wakacje. O, niesamowite, już są w pudełkach. Tutaj pod czujnym okiem muszę powiedzieć, że to jest ogromna sztuka, tak jak już wspominałam wcześniej. Obciąć tą bombkę, no bo tak się zdarza, że bombka pęka w trakcie obcinania. Tu na przykład mamy wujka Łukiego. I jak się robi wujka Łukiego? Przecinam. Czyli co, mamy specjalny nóż do szkła, którym nacinamy na odpowiedniej też wysokości, robimy taką rysę. Później poprzez uderzenie ten patyczek równiutko odpada. A w wolne miejsce zakładane są kapsy, ale żeby ten kapselek się utrzymał, jeszcze trzeba wsunąć taki drucik. Mhm. I mamy gotową bombeczkę, nice, którą możemy powiesić. To jest dla was bombeczka. Postarałyśmy się tutaj odwzorować jak najbardziej. Nice, dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Mi też. I właśnie mówiłam, że pani najlepiej oprowadzała, więc naprawdę dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ekipowa bombka również się znajdzie. Wszystko popakowane. Ekstra, dziękuję bardzo. Bombki dla całej ekipy, dla Chmurki, dla Karola, no, dla wszystkich dodatkowo dostaliśmy. Bombkę. Więc jestem mega ciekawa, jak zareagują, bo nawet nie wiedzieli, że tutaj jadę do fabryki bombek, ale ja zdecydowanie bardzo się cieszę z tej wizyty, bo było naprawdę fajnie. Chłopaczka, jesteś tu? Mam dla ciebie niespodziankę. Byłam dzisiaj w fabryce bombek. Najsik. Trzeba ją powiesić. Dla ciebie też mam łuki, czekaj. Serio? No dla wszystkich. Trzeba ją powiesić. Kasia mnie zabije teraz, bo nie mamy choinki jeszcze. Ale dla Kasi też mam, to będziecie musieli już zrobić. Ale dla ekstra. Tego domownika zrobiłam w kolorach jego. W naszych kolorach. Tak, u nas na choince możemy zrobić wszystkich domowników. Ty robiłaś? Tak, własnoręcznie wszystkie. Ale serio? No. Wszystkie robiłam własnoręcznie. Jeszcze jest bonusowa. Ekipa. No. Ale to akurat zrobiła już ta firma. A, tak? No, bo powiedzieli, że mama ma swoją niespodziankę i zrobili taką ekipową bombkę, a te wszystkie robiłam ja sama. Nice. Właśnie mam bombę dla każdego. Okay. Ekstra. No i właśnie fajnie by było właśnie, gdyby wszystkie tak wisiały i każdy, cała ekipa by wisiała. No. To by było super. Ale jak ten, może też być u was... No dobra, mogę się na to zgodzić, no. Może być też i u was, bo są faktycznie... Nie, myślę, że jedna taka choinka na dom wystarczy, wiesz? Bo Kasia mnie męczy już teraz cały czas, gdzie jest nasza choinka. No, no i super. Kolorowo. No chyba się wybijam na razie, Werka, na tej końce. No i dobrze, fajnie, fajnie. Nie ma Marty. Marty, bombkę mi się najda podoba. Przychowałam coś dla ciebie. Jako, że macie już choinkę i jest już świątecznie, to mam dla ciebie bombkę. O, poczciwie Krzychu, jaka piękna. Myślę, że możemy zrobić to w ten sposób, że ściągam tą. To działa tak. O kurde, na patencie. Pieszczone. Ale jak tutaj gra fajnie, tak świątecznie, to robiliście. No. Jaką macie choinkę z tym? Jak się nie będzie u was trzymać, zawsze możecie też przeprosić na tą ekipową choinkę. Kozak! Ale ładnie wygląda, fajnie. Praca w tę stronę. Jeszcze na dzięki wielkie. Mam coś dla ciebie. Dzisiaj byłam w fabryce bombki i zrobiłam ci dla ciebie bombkę. O, elegancka, dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo. Moja wisi. Tutaj wisi Krzycha, możesz zeznać. No i elegancy, Francja, pani Weroniczko, dziękuję. Proszę bardzo. Fajnie jest w fabryce bombeczce, nie? No, fajnie. A pokazywali ci, jak to robią, wszystko wiedzieli, nagrałem. No. To czekam w takim razie na byłem razy. Kiedyś za dzieciaka, ja też byłem właśnie i powiedziałem to Weronice, mówię, no, fajna sprawa i młody był i jej bombki nie kupił. No, nie kupił, a teraz ja mu kupiłam już, jak byłam. No. Też mu przywiozłam jedną. Więc mega fajnie i kurna, fajnie czekam na film w takim razie. Mikołaj nam też przyniósł napoje tutaj. Dobrze. To się jeszcze puste, ale zajmiło. Mam nadzieję, że będą zapełnione. Ale zarobiste macie ten pomysł z tą ziemią, fajnie to wygląda. Nie wiem, zrozumiałem sobie, że chciałbym zrobić w pokoju drzewko, które będzie wyrastać z ziemi. Dobra, lecimy dalej. Teraz czas na moją bombkę. O, już zniszczyłam. Już zniszczyłam, dopiero co otworzyłam. Okej, jest. Tak się prezentuje moja bombka. Mam nadzieję, że nie spadnie.
jeszcze mam jedną niespodziankę, ponieważ właśnie tą bombkę ekipową z naszymi podpisami wy będziecie mogli wygrać. Także piszcie w komentarzu, dlaczego to właśnie wam mamy wysłać taką bombkę, a ja wybiorę jedną osobę, do której wyślę taką bombkę z podpisami ekipy. Dobra, mam nadzieję, że się nie rozbiję przed tym, jak do was wyślemy. A tu będzie mój pierwszy podpis, czyli ja się podpiszę tutaj. No i czekam na podpisy reszty domowników. Mam też bombki dla mojego rodzeństwa, mam dla mojego brata, tym razem ja dla mojego brata zrobiłam bombkę i też dla mojej siostry Nadusi, także takie jak lubią. Kacper lubi czarny, Nadusia lubi fioletowy, więc są też bombki dla nich. W ogóle to jest taka fajna opcja, właśnie ta fabryka bombek, właśnie takie wzornictwo, gdzie sami możecie sobie zrobić właśnie takie bombki do domu, to jest też fajna pamiątka. Murtek, co mam dla ciebie? Co tam? Mam dla ciebie sprawę. Jaką? Ale to nie, spodziewajcie. Nie podglądaj. Byłam dzisiaj w fabryce bombek. O. Zrobiłam ci w ogóle moim zdaniem najpiękniejszą bombkę. Ze wszystkich. Zrobiłam każdemu domownikowi, a tam jest dla ciebie. O, ale ładna. Mogę sobie tak otworzyć. No tak, to jest dla ciebie bombka. Ale super, trudno się robi takie bombki. Cholernie, stara, ja bym żadnego wzorka bym nie zrobiła. Uratowały mnie te brokaty. Serio? Bo wszystko mi wychodziło takie krzywe, że hej. Ale ślicznie, ale ten napis nawet jak jest taki, wiesz, troszkę krzywy, to wygląda jakby tak miało tak, być. Tak, w ogóle twój dobór kolorów jest mega, bo chciałam każdemu zrobić w ich kolorach. O. Pięknie. No i super, ślicznie wygląda. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj tak będą wisieć. Wszyscy będą wisieć. Co? Ha. Mam coś dla ciebie. A, nowa kurteczka, proszę bardzo. Git. Mam coś dla ciebie. Czemu, co znowu masz dla mnie? Co znowu? No. Fajnie, ja też bym tak chciała reagować na prezenty. Dzisiaj byłam w pewnym miejscu, w którym jak ty byłeś, to o mnie zapomniałeś. Ja o tobie nie zapomniałam. Kawzik, ooo, najgorsze. Czarny, pod kolor. Kasia, mam coś dla ciebie. Bombkę. Skąd wiedziałaś? Szukałam mojej na ojcze i mi było smutno, że nie mam twojej. Teraz mam odwrotnie. Dzięki. Zrobiłam bombki dla wszystkich domowników, więc jak chcecie, możecie powiedzieć u góry albo tutaj na moim twarzy. Wiesi. Ale ładnie podpisałaś. 13? 13, bo dla Dusi i dla Kacpra. A czym ty dopisałaś, że takie równe? Farbkami. Ale uratował mnie brokat, bo gdyby nie brokat, to by były strasznie krzywe. Zagram wszystko. O nie, to będzie krzywe. Dobra, tutaj nie wisi. Jakbym został miejsca, daję sobie. A ja dzisiaj w ogóle zauważyłam tą bombkę. Chmurkę? Skąd się wzięła chmurka? No, to jest jeszcze wujek, jest Karol, jest ten, jest Marta. Marta ma w ogóle mega ładny kolor. No. Patent? Co? Możesz się przebrać to. A zobacz, ja to wziąłem z domu. Oni użyli twoich, ja wziąłem z domu. A ja mam dla ciebie coś. Nie. Prawda? Tak. To jest z tego, jak byłaś w fabryce bombek. Tak. Oglądałem odcinek. Jak to? Przecież nie ma. A, to nie oglądałem odcinka. To co oglądałem? To mojej użyjemy zamiast tej z podpisami. Mojej. To była ta z podpisami? Tak. Że ja zniszczyłem. I znaczy tego razu to nie jest jeszcze jedno. Podpiszamy jakąś po prostu z choinki. Zacząłem swoją bombkę powiesić i w momencie, kiedy spadała, ja sobie uświadomiłem, że to nie była moja bombka, tylko ja wysłałem, gdzie bombkę, proszę się podpisać na bombce. No trudno, to podpiszemy się na innej. Ale ze mnie gapa. Tak. I patę rozwalił swoją? Tak. Wspólną. Z podpisami dla widzów. To jest śmieszne. Ekstra, ja mogę dać swoją dla widzów, jeżeli bardzo chcę. Nie, mamy już kolejną. Bardzo dziękuję. Proszę, proszę. Wszystkim domownikom spodobało się bombki, mega mi się to podoba, jeżeli również wam podoba się taki odcinek, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby było więcej takich filmów i żebyście byli na bieżąco z każdym filmem, żeby nic was nie ominęło, a my widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!